Witam kochani, Mako z tej strony i to będzie pierwsza część do naszego Let's Play gry, która zwie się Bastion. Przepiękna action RPG gra, grafika ręcznie rysowana. Press any key to continue, gramy oczywiście na PC-cie, wersja Steamowa. Co by tutaj o tej grze powiedzieć? Gra jest bardzo, bardzo ciekawa. I nie wiem, jak to określić, ale grając w nią cały czas chcemy iść do przodu. Zastanawiam się, co się dalej stanie, ponieważ jest ona taka inna niż wszystkie jakieś dungeon crawlery, czy gry po prostu wyglądające podobnie do tej, jeżeli chodzi o sam gameplay. Jednak ma bardzo unikalny styl graficzny, który na pewno zobaczymy w tym let's play. Inna sprawa to jest taka, o której chcę porozmawiać, bo to będzie takie intro. I w tym intro chciałem porozmawiać o, jak ta gra chodzi na PC-cie. Najpierw zacznijmy sobie opcje. W opcjach, poza kontrolą oczywiście możemy ustawić sobie wszystko tutaj, że nie ma problemu. Wezmę na razie confirm. Używam myszki, prawdopodobnie do tego można użyć jeszcze pada, ponieważ jest tutaj opcja w settings, jest opcja vibration, czyli prawdopodobnie jeżeli podłączę pada od Xboxa, od razu go znajdzie i będzie można tego używać. Nie przetestowałem tego, ale na myszce mi się bardzo dobrze gra. Nie do końca na klawiaturze, ale o tym na pewno powiem wam, jak będziemy grać w samą grę. Jest tutaj mały tutorial how to play. I teraz tak, display settings, a bardziej settings. Nie mamy tu nic więcej settings poza tym, co jest. W display to jest ciekawe, bardzo mamy niezły setting, prawda? Mamy anti-aliasing, który jest wyłączony. Szczerze nie widzę żadnej różnicy pomiędzy włączonym a wyłączonym w tej grze. Vertical sync mam wyłączony, ponieważ Fraps z nim się nie lubi, a tym bardziej w tej grze, o tym zaraz. I full screen oczywiście on. Jak widzieliście, przed chwilą mnie ucięło, a powiem wam, co się stało. Ta gra, jeżeli nagrywamy ją Frapsem i klikniemy confirm w menu display, po prostu wypieprza się i tyle. Wywala nas do Windowsa i mówi, że jest problem. Ogólnie to się nie dzieje podczas rozgrywki, tylko tutaj w tym menu, jeżeli nagrywamy Frapsem. W resolution mam oczywiście wybraną tą. Nie jest to natywna rezolucja mojego laptopa, ponieważ nie gram na laptopie, tylko na monitorze podłączonym do niego. No i mamy profiles, tutaj mamy profile. Pierwszy, drugi stworzony tego zażycia, jak to wygląda. Po prostu, jak chcemy mieć kilka różnych graczy, to nie musimy grać na jednym profilku, możemy sobie różne stworzyć. Tak, muszę mówić trochę wolniej, to już wiem. Okej. Okay. Czyli w takim razie mamy zero praktycznie ustawień graficznych, więc jeżeli ta gra nam dobrze chodzi, to chodzi, jeżeli nam nie chodzi dobrze, to nam nie chodzi. Niestety nic na to nie można poradzić. Co jest jeszcze ważne, żeby powiedzieć w tej grze, jako że to jest intro do Let's Play, jeżeli ktoś będzie chciał grać, to na pewno będzie chciał o tym wiedzieć, to jest to, że gra na moim HP DV7, w pawilionie oczywiście, z Radeonem HD6770M, chodzi w 60 klatkach na sekundę bez najmniejszego problemu. Mam zainstalowane katalisty od Liszkata. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak je zainstalować, na naszym channelu jest do tego tutorial. Zapraszamy. Myślę, że taka nie potrzebuje tego, ale tylko mówię, jeżeli ktoś by się pytał, jakich używam sterowników. I gra chodzi w pełni 60 klatkach, naprawdę praktycznie w ogóle nie dropuje. Może czasem spadnie do 55, ale to nieodczuwalny drop. Coś inaczej to wygląda, jak już gramy z nagrywaniem. Tak jak ja to już przetestowałem, ta gra nie chce po prostu współpracować z nagrywaniem się w 60 klatkach, ponieważ gra, nawet stojąc w miejscu, nie ruszając się, będzie skakać nam 60-30, 60-30, 60-30 klatek i tak w to i z powrotem. Co widać? Niestety w grach tego typu to nie powinno być tego widać, no ale to widać. I źle to wygląda, także ja zrobiłem taki mikrobie, że do tego let's play będę nagrywał, ustawiłem Frapsa, żeby maksymalnie nagrał 30 klatek i będę grał w 30 klatkach. Gra chodzi troszeczkę jakby wolniej, ale wy tego nie zauważycie, ja to zauważam, ale nie sądzę, żeby się to zauważyli, dlatego jeżeli ktoś by się pytał, czemu nagrywam to tak w niskiej
bliskiej FPS-ie, to mówię, ta gra bardzo nie lubi się z frapsem. Większość gier w ogóle, która jest konwersją, bo to jest konwersja z Xboxa, gra tu wyszła na Xbox Live i ona się nie lubi po prostu z frapsem i większość gier, które są konwersjami prosto z boxa się nie lubi. I ja myślę, że na ten krótkim początkiem zakończymy pierwszą część. W kolejnej części rozpoczniemy naszą przygodę. Ja już zacząłem, dlatego on continue, ale my zaczniemy następnej od New Game. Rozpoczniemy New Game jeszcze zanim, albo to o tym w następnej części. Dobra, słuchajcie, no to był Makos i do usłyszenia w kolejnej części, czyli drugiej tego Let's Play.